Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Przed wami ostatni już epizod kampanii Wrota Chaosu i ogólnie dużej kampanii Przyjaciele Pana C. Nasi bohaterowie to medyk Klaus, tarczownik Reckenbach, krasnolud, magister Kolegium Cienia Gustaw oraz kapłan Myrmidii Tytus, a także jednoręki weteran Hazut, właściwie obecnie biczownik ostrzegający przed zagładą świata, nieświadomie cierpiący na chorobę psychiczną, którą jest wizja zagłady. Bohaterowie znajdują się obecnie w Wielkim Wolnym Księstwie Averlandu, dawnej prowincji Imperium, która na skutek działań poprzednich bohaterów graczy odłączyła się od Imperium i ogłosiła niepodległość. Zbliżamy się do finału całej kampanii. Bohaterowie postanowili w niej przeszkodzić elektorowi Talabeklandu, Dieterowi Feuerbachowi, w otwarciu wrót do domeny chaosu w Nuln. O tym, że to właśnie tam ma zostać otwarta taka brama, dowiedzieli się od kapłanów Wereny, którzy wydobyli tę informację od schwytanego przez nich podwładnego Dietera Feuerbacha, mianowicie barona Zygmunta Hindenberga, naczelnego sędziego Averlandu. Bohaterowie nie wiedzieli jednak, gdzie dokładnie obecnie przebywa Dieter Feuerbach, podejrzewali, że w Nuln, ani kiedy i w jaki sposób otworzy wrota do domeny chaosu. Ci z was, którzy oglądali poprzednie nagrania, wiedzą, że gracze obecnymi bohaterami uratowali swoich poprzednich bohaterów z domeny chaosu, Norsemana Ultreda, łowcę Gottfrieda, wojownika Torstena. Ci w zamian za to, razem z jeszcze jednym bohaterem, wojownikiem Ludomanem, mieli wkrótce przybyć do Nuln, aby udzielić im pomocy w dopadnięciu Dietera Feuerbacha. Dla przypomnienia dodam, że w przeszłości Feuerbachowie stracili tytuł cesarski i na osłodę dostali elektorstwo Talabeklandu. Po latach Dieter Feuerbach, potomek zmuszonego do ustąpienia cesarza, postanowił odzyskać należny jego rodowi tron. W tym celu, przy pomocy wskazówek płynących od uwolnionego przez poprzednich bohaterów graczy, a więc Ultreda i spółki, o tym w kampanii averlandzkiej, demona, Dementosa Ertita, rozpoczął przygotowania do otworzenia permanentnej bramy do domeny chaosu w Nuln. Otwarcie tej bramy i wylanie się z niej hordy demonów niewątpliwie doprowadziłoby do upadku Imperium i jego cesarza Karla Franca, który mając na głowie Archaona na północy, wampirów z rodu Wunkersteinów na wschodzie, secesję Averlandu, nie byłby w stanie oprzeć się kolejnemu zagrożeniu z południa. Feuerbach więc domniemywał, że Karl Franz musiałby ustąpić lub zostałby odwołany, a w jego miejsce wstąpiłby on, jako zbawca, osoba, która pokona hordę demonów, zamknie bramę chaosu i przywróci jedność Imperium, doprowadzając Averland do porządku. A zatem, bohaterowie graczy po 4 dniach wędrówki przez Averland dotarli pod Nuln. To olbrzymie miasto położone nad połączeniem rzek Górny Rejki i Aver, otoczone jest wysokimi 20-metrowymi murami. Na wzgórzu, w obrębie miasta, znajduje się zamek księżnej elektorki Visinlandu. Nuln to przemysłowe serce Imperium, to tu wykuwana jest większość zbroi i broni, to głównie tu produkowana jest broń palna i armaty, to tu znajduje się szkoła inżynierów i artylerii, to wreszcie dawna stolica Imperium. Bohaterowie zauważyli, że nad miastem unosi się potężny morslip o twarzy śpiącego człowieka, przeklęty księżyc chaosu. W dodatku jakby od tego księżyca spadało na miasto całą rozrzedzonej energii dar, co dostrzegli zarówno Tytus, jak i Gustaw. Co więcej, od miasta nie dochodziły odgłosy kuźni. Powietrze nad miastem było przejrzyste, nie było dymów tak charakterystycznych dla tego przemysłowego serca Imperium. W mieście panowała całkowita apatia. Na ulicach nie było ludzi, straż nie pilnowała bram, kramy były pozamykane. Normalnie funkcjonowały jedynie krasnoludy i niziołki, ale tych w mieście było bardzo mało, może z 10%. Bohaterowie rozpytywali się ich i dowiedzieli, że 5 dni temu na niebie pojawił się morslip. 3 dni później ludzie przestali stawiać się do pracy, otwierać kranmy, ogarnęło ich zgnuśnienie, senność i marazm. Bohaterowie zrozumieli, że musiał się już rozpocząć jakiś rytuał mający na celu otwarcie wrót chaosu i przywołanie hordy demonów, którym nikt w tej sytuacji nie będzie w stanie stawić czoła. Musieli przeciwdziałać. Najpierw udali się do karczmy pod Kowadłem, aby dowiedzieć się, czy Gottfried i spółka nie zostawili tu dla nich jakichś wiadomości i czy nie dotarli już do Nuln, no bo mieli się tutaj spotkać. Okazało się, że jeszcze nie. Niemniej w karczmie natknęli się na zabójcę troli. Był to krasnolud wytatuowany na niebiesko, goły od pasa w górę, w złotych kolczykach w uszach, z grzebieniem rudych włosów na głowie, jak przystało na zabójcę troli. Zagadnął go Hazut, który zawsze miał słabość do krasnoludów. Okazało się, że krasnolud przybył do Nuln, aby zabić olbrzyma, który walczył na tutejszej arenie, ale kiedy pojawił się na niebie przeklęty księżyc, olbrzym gdzieś znikł. Bohaterowie powiązali ten fakt z Minotaurem, który znikł w Averheim, kiedy działanie rozpoczęli kultyści.
Zrozumieli, że odnalezienie Olbrzyma może być kluczem do zagadki, gdzie jest Elektrotale Beklandu i gdzie planuje otworzyć Wrota Chaosu oraz kiedy to uczyni. Zatem, kiedy Khazad zapytał Krasnoluda o imię, ten odrzekł, że nazywa się Bofin Virgilson i pochodzi z twierdzy Karak-Norn. Wszyscy bohaterowie graczy, a zwłaszcza Reckenbach, zamarli. Było im bowiem wiadomo, że Reckenbach nazywa się właśnie Virgilson. Reckenbach pochodził z Karak-Norn, ale z tego co mówił, był jedynym z rodu. Nikt nie wiedział, aby posiadał brata. Sam Reckenbach także nie. Bofin i Reckenbach padli sobie w ramiona i opowiedzieli swoje historie, co porabiali. Bofin zdradził Reckenbachowi, że został zabójcą z tego powodu, żeby oczyścić nazwisko Virgilsonów. Jeśli dostarczy do Karak-Norn kieł Olbrzyma, klan oczyści nazwisko. Planowali więc zabić Olbrzyma i wspólnie wrócić do tej twierdzy na stałe. Olbrzyma trzeba było jednak jakoś znaleźć. Tymczasem do karczmy wkroczył nieumarły wampir Manfred von Karstein w towarzystwie swojej świty zbrojnych i nekromantów. Wszyscy zamarli. Powiedział, że dowiedział się, że ma tu zostać otwarta brama chaosu i chciałby, aby do tego nie doszło, bo nie chce w przyszłości władać zgliszczami. Zgodzi się pomóc, ale nie za darmo. Jeśli jest ktoś kompetentny w tym mieście, z kim może na ten temat porozmawiać, można go znaleźć w ogrodach Morra przy świątyni Morra w Nuln. Ja wprowadziłem tych nieumarłych z dwóch powodów. Po pierwsze, aby trochę nastraszyć bohaterów graczy, bo przecież odebrali wampirom księgę i być może sądzili, że wampiry jakoś się o tym dowiedziały i ich poszukują. Po drugie, aby zamieszać jeszcze w tym tyglu i wprowadzić pewien element niepewności. No bo jak zachowają się nieumarli? Może zaatakują bohaterów od tyłu, kiedy ci będą walczyć z demonami, a może im pomogą? A może warto się z nimi dogadać? Może jednak lepszy praworządny zły nieumarły niż chaotyczny zły demon? Może należy zwalczać ogień ogniem? Jednak póki co bohaterowie nie zdecydowali się skorzystać z pomocy Manfreda i nie udali się do ogrodów Mora. Postanowili za to razem z zabójcą troli odszukać Olbrzyma. Pamiętali, że w Averheim ktoś wykorzystał Minotaura do siania terroru w mieście, więc podejrzewali, że jego zniknięcie miało związek z tym, co działo się w Nuln i co miało nastąpić. Na arenie, na której walczył Olbrzym, udało im się ustalić, że jakiś człowiek wyprowadził Olbrzyma na sznurku. W celi owego Olbrzyma Klaus znalazł proszek na bazie spaczenia. Ostrożnie go zebrał, starając się nie dotykać. Tytus i Gustaw wiedzieli, że od proszku biła słaba poświata ciemnej energii Dar. Proszek był więc niebezpieczny i miał związek z chaosem. Podejrzewali, że ktoś za pomocą tego proszku złamał wolę Olbrzyma i zmusił go do podążania za tą osobą. Reckenbach wpadł na pomysł, żeby poszukać kogoś, kto ma psa tropiącego, aby wytropił Olbrzyma. Pomysł był niezły. Udało im się nawet znaleźć niziołka ze spanielem, który tropił, no to pies myśliwski. Zaprowadzili go do celi Olbrzyma, aby nawęszył trop. Niestety. Pies wciągnął pozostałości proszku nosem, nie zdał testu odporności i zmutował. Na głowie wyrosły mu dodatkowe oczy na szypułkach. Bohaterowie byli zaskoczeni, a Gustaw błyskawicznie czarem zdekapitował psa. Niziołek, który go przyprowadził, uciekł w popłochu. Trop się urywał. Jednak Klaus, przeglądając się proszkowi, stwierdził, że zna jeden z jego składników. Resztę musiałby ustalić alchemik. Postanowił zatem za takim się rozejrzeć. Tymczasem pozostali bohaterowie udali się do zamożnej dzielnicy, aby tam szukać Olbrzyma, no bo podobno tam skierował się człowiek, który prowadził Olbrzyma na sznurku. Niestety, nie wpadli na żaden trop. Tymczasem Klaus znalazł krasnoluda alchemika, który wyjawił, że pewien człowiek, który zatrzymał się w karczmie Uśmiech Losu, zamówił u niego taki proszek. Bohaterowie udali się do karczmy. Kiedy chcieli wejść do pokoju tego człowieka, zadziałała pułapka. Z framugi drzwi spadła na kamień pod drzwiami fiolka, która się rozbiła i wypuściła trujący gaz, o mało nie zabijając karczmarza i Tytusa. Gustaw przeszukał ten pokój, kiedy opary się ulotniły i znalazł tam mapę kanałów z zaznaczonymi dwoma punktami. Klaus triumfował, bo już od pewnego czasu w kółko powtarzał, że trzeba zbadać kanały. Bohaterowie postanowili uzyskać pomoc miejscowych kanalarzy niziołków i udali się do siedziby tego cechu. Niestety, okazało się, że ktoś ich wszystkich pozabijał, a z ciał poukładał symbole Korn. Kiedy bohaterowie chcieli wejść do kanałów, przez studzienki okazało się, że wszystkie były zamknięte od środka. Udali się więc do miejsca oznaczonego punktem na mapie w górnym mieście. Punkt był dużym kamiennym budynkiem, przepompownią. W środku była spora pochylnia prowadząca w głąb kanałów. Przygarbiony Olbrzym by się zmieścił. Bohaterowie razem z zabójcą troli Bofinem ruszyli kanałami do drugiego zaznaczonego na mapie punktu. Po drodze natknęli się na skupisko śmierdzącego metalu. Niestety, nikt nie posiadał umiejętności alchemia. Ja sądziłem, że Gustaw miał tę umiejętność, ale tak nie było. No więc nikt się nie zorientował, że kiedy weszli w skupisko metanu. No oczywiście weszli ze źródłem światła, no bo w kanałach ciemno, nastąpił wybuch.
i mocno poranił bohaterów. Co gorsza, za plecami bohaterów od czasu do czasu pojawili się szczurludzie, ale nie podchodzili i nie przeszkadzali bohaterom. Popiskiwali, coś knuli, słychać też było za plecami bohaterów jakieś tarcie metalu o metal, jakieś zgrzytanie metalu o kamień, czy uderzenie jakby metalowego młota o coś metalowego. Oczywistym było, że szczurludzie coś majstrują. W pewnym momencie bohaterowie usłyszeli za sobą głośny szum wody. Okazało się, że szczurludzie spuścili wodę z innych kanałów do tego kanału, którym szli bohaterowie. Fala nieczystości i wody porwała ich i cisnęła nimi w głąb kanału, którym szli. Następnie kilkumetrowym wodospadem opadła do głównego zlewiska, zakończonego poziomą kratą, na którą spadli bohaterowie. Kiedy woda przepłynęła przez kratę, bohaterowie spostrzegli, że znaleźli się w okrągłym, dużym pomieszczeniu, którego podłogę stanowiła metalowa krata, na której pozostawały resztki różnych nieczystości, ciał, gałęzi itd. Byli mocno poobijani. Znajdował się tutaj także olbrzym, z wyrysowanym na brzuchu symbolem chaosu, z wielką maczugą, który ruszył do ataku. Za olbrzymem bohaterowie dostrzegli jedyne drzwi prowadzące z tego pomieszczenia. Oczywiście doszło do walki. W jej trakcie bohaterowie mieli problemy z poruszaniem się, zresztą olbrzym podobnie, z uwagi na duże oczka w kracie, no i sterty odpadków zalegające na kracie. Konstruując to starcie jako mistrz gry, chciałem, aby wszyscy mieli trudność w poruszaniu się. Bohaterowie z tej przyczyny, że gdyby w pierwszej rundzie dopadli do olbrzyma kupą, to pewnie by go zabili w ciągu góra dwóch rund. Zaś olbrzym miał mieć trudno, no bo kiedy się potykał, to upadał, mógł upaść na bohaterów, co zadawało bohaterom obrażenia i ogólnie no, wprowadzał taki element niepewności. No i było trochę zabawne, taki klasyczna klisza, upadający na bohatera olbrzym. W trakcie walki zginął niestety Bofin ku ogromnej rozpaczy Reckenbacha. Ostatecznie bohaterom udało pokonać się olbrzyma, gdzie najwięcej ran zadali mu z dystansu Gustaw czarami i Klaus kuszą, jednak ostateczny cios powalający tego giganta zadał Reckenbach. Wyszło fajnie, bo zrodziła się scena, w której mścił się za brata. Ten zaś umierając w jednej dłoni trzymał rodowy topór, a w drugiej kieł olbrzyma, który wyrwał dla niego Gustaw. Bofin poprosił Reckenbacha, aby z tym kłem udał się do Karak Norn i oczyścił ich nazwisko, a jego samego pochował tam razem z toporem. Za drzwiami bohaterowie znaleźli długi korytarz. Od niego odchodziły różne drzwi na bok, w jednym z pomieszczeń był długi stół z mapą Nuln, ze wskazaniem, gdzie będzie odbywał się rytuał i gdzie zostanie otwarta brama chaosu oraz opisem planu otwarcia tej bramy i zabezpieczenia. Bohaterowie znaleźli także zapiski Dietera Feuerbacha odnośnie poszczególnych etapów działania. Zapisane tam było według pewnej kolejności chronologicznej. Przekonanie hrabstwa Muzyk do poparcia odłączenia się Averlandu od Imperium. Odłączenie Averlandu od Imperium. Odszukanie ciała krwiopijcy Dementosa Ertita i jego uwolnienie. Sprowadzenie całunu snu na Nul. Otwarcie bramy chaosu w Nuln i sprowadzenie krwiopijcy. Rzeź Nul. Ultimatum dla Imperatora i Elektorów. Albo Karl Franz ustępuje, a Dieter Feuerbach w ciągu kilku miesięcy opanuje bunt Averlandu, wyśle tam demony, i później odegna te demony do domeny chaosu, rozkaże się krwiopijcy wrócić do domeny chaosu i za to zostanie wybrany imperatorem, albo nie. Ale wtedy demony ruszą na Aldorf i Reikland, a do buntu Averlandu dołączy jego prowincja, Talabekland. Następnie Talabekland razem z Averlandem i Sylwanią zaatakują Stirland, rozdzielą jego ziemię między siebie. Podobnie postąpi się z krainą zgromadzenia. Sprowadzi się z południa najemników Stilei, aby w zamian za zapłatę zajęli Wissenland na 10 lat. W ten sposób południe i wschód Imperium przestaną istnieć jako jego część. Zostanie tylko Nordland, spustoszony Middenland, spustoszony Ostland, spustoszony Hochland oraz Ostermark. Lecz te wszystkie prowincje nie dość, że są ubogie, to w większości spustoszone, a poza tym zagrożone działaniami Archaona z Mosiężnej Twierdzy. Z notatek bohaterowie wyczytali także, że Brama Chaosu zostanie otwarta pośrodku Wielkiego Mostu, w taki sposób, aby demony ruszyły na południowe miasto, czyli tam, gdzie są najważniejsze budynki użyteczności publicznej, najważniejsze urzędy, a także zamek księżnej elektorki. Brama składać się miała z eterycznych filarów i eterycznej membrany pomiędzy nimi, przez którą istoty ze świata materialnego nie byłyby w stanie przejść. Oznaczało to, że brama dzieli most na dwie części, dwie nieprzekraczalne części, północną, gdzie odbyć się miał rytuał i południową, na którą miały wydostawać się z tejże bramy demony. Dopóki rytuał nie zostanie przerwany, brama pozostanie otwarta. Bohaterowie dowiedzieli się, że rytuał polega na tym, że na szczytach pentagramu stanie pięć dziewic, z których powoli spuszcza się krew. Ta w magiczny sposób spływa do środka pentagramu, gdzie znajduje się przywołujący Dieter Feuerbach. Ten, dopóki krew się nie wyczerpie, inkantuje błagania do Korna, aby użyczył mu swej mocy i pozwolił na otwarcie permanentnej bramy między domenami.
Rytuał potrwa kilka minut. No, tak szybko, bo nad miastem wisi morslip, który przyspiesza działania zmierzające do otwarcia Bramy Chaosu. Po jego zakończeniu nastąpi petryfikacja Bramy Chaosu i ustanowienie trwałego połączenia między Domeną Chaosu a Starym Światem. Postęp rytuału powinno być widać, bo filary bramy będą stopniowo kamienić. Bohaterowie wyczytali, że ochronę miejsca rytuału przed ingerencją z zewnątrz zapewnić mają menhiry i mutanci. Dopóki istnieją menhiry, czyli takie kamienne postumenty, dopóty nie można w żaden sposób wpłynąć z zewnątrz na osoby przeprowadzające rytuał w obrębie pentagramu, ani magią, ani fizycznie. Menhiry natomiast można zniszczyć, niszcząc umieszczony na ich szczycie obsydianowy kryształ z dziurką, otaczający bryłkę spaczenia. Można to zrobić jedynie za pomocą oddziaływania fizycznego. Kryształy na magię nie reagują, bo chroni ich pole obsydianu. Menhiry dają także dodatkową moc pilnującym je mutantom. Mechanicznie redukcja obrażeń o 50%. Z chwilą ich zniszczenia redukcja obrażeń przestanie działać. Do każdego menhira podpiętych zostanie, no, to 4 mutantów powiedzmy. Dostępu do rytuału mają chronić aż 3 rzędy po 2 menhiry. A więc przeszkoda poważna. Bohaterowie nie marnowali czasu. Opuścili kanał. Po wyjściu spotkali Ultreda, Torstena, Ludomana, Gottfrieda i Schutzenkroma. Rozdzielili się. Dawni bohaterowie graczy i Schutzenkrom mieli powstrzymać demony wychodzące z bramy na miasto i nie dopuścić, aby dostały się poza most i nie zaczęły rzezi, a obecni bohaterowie mieli przerwać rytuał, zanim dojdzie do petryfikacji bramy. Scena finałowa została skonstruowana przeze mnie tak, że gracze prowadzili swoich obecnych i dawnych bohaterów. No, z tym wyjątkiem, że gracz prowadzący Reckenbacha prowadził Schutzenkroma, który wprawdzie nie był jego poprzednim bohaterem, ale był bohaterem niezależnym, którego ten gracz wymyślił, kiedy sam prowadził Warhammera. Wprawdzie gracze mieli prowadzić po 2 różnych bohaterów, ale na 2 różnych teatrach działań. To znaczy, że podczas walki te postaci nie będą mieszały się ze sobą, no bo rozdzielała ich brama chaosu na środku mostu, której nie mogli przekroczyć. W trakcie jednej rundy najpierw robiliśmy scenę dotyczącą walki aktualnych bohaterów graczy, a później przechodziliśmy do sceny dotyczącej walki poprzednich bohaterów graczy. Bohaterowie tak obecni, jak i poprzedni oraz Schutzenkrom dotarli pod most i zobaczyli, że brama już się pojawia, a pierwsze demony zaczynają przez nią wychodzić. Każda grupa ruszyła w swoją stronę. Gracze czuli presję czasu, bo wiedzieli, że jako mistrz gry założyłem, że jeśli w ciągu pewnej ilości rund nie osiągną celu, czyli nie zniszczą bramy, nie zniszczą rytuału, ich wysiłek pójdzie na marne. Wszystkiemu z północnego brzegu przyglądał się Manfred von Karstein i jego nekromanci, którzy zdążyli już zebrać z cmentarza Nuln 200 uzbrojonych nieumarłych. Póki co Manfred nie reingerował. Gracze w każdej chwili mogli skorzystać z jego pomocy, jeśli sprawy przybrałyby bardzo zły obrót. Dałem im odczuć, że Manfred jest na tyle potężny, że jeśli osłabią ochronę rytuału i demony, poradzi sobie z dokończeniem sprawy, ale nie za darmo. Poprzedni bohaterowie dobrze sobie radzili z powstrzymywaniem demonów i w scenie finałowej nawet pokonali krwiopijcę, Dementosa Ertita. Najwięcej szkody wyrządził mu Ultred, a cios ostateczny zadał Gottfried. Bardzo ważna była rola Schutzenkroma, który czarami zwiększał ilość ataków bohaterów graczy na rundę, no ale były to postaci super wypasione, no i miały super moc przeznaczony do zwalczania demonów, więc generalnie spodziewałem się, że sobie poradzą. Aktualnym bohaterom graczy szło znacznie gorzej, niż zakładałem, bo nie zdążyli opracować dobrej taktyki. Trudno było im niszczyć menhiry, a mutanci z nimi powiązani byli naprawdę wytrzymali. Na szczęście poprzednie postacie bohaterów uporały się szybciej z krwiopijcą, no i im pomogły, przez to wspólnymi siłami powstrzymali rytuał tuż przed spetryfikowaniem Bramy Chaosu. Dieter Feuerbach został zabity, a brama znikła. Żaden demon nie uszedł z życia. Jak wspomniałem, to była ostatnia przygoda kampanii Przyjaciele Pana Ceno i jej podkampanii, czyli Wrota Chaosu. Była to największa kampania, jaką prowadziłem do tej pory, rozciągnięta na 2 lata grania i kilkadziesiąt przygód. Pierwszy raz splatałem też ze sobą wątki pochodzące z różnych kampanii tych samych graczy w taki sposób, aby znalazło to odzwierciedlenie w scenie finałowej. Mam tu na myśli takie rzeczy, że to bohaterowie graczy doprowadzili do secesji Averlandu, doprowadzili do uwolnienia Dementosa Ertita i tak dalej. Zatem nieświadomie gracze swoimi bohaterami realizowali, no, przynajmniej w części, plan Dietera Feuerbacha, aby później starać się przeciwdziałać temu planowi i naprawiać nieświadomie wyrządzone szkody związane z poprzednimi działaniami. Co do Manfreda. Bohaterowie nigdy nie poznali jego ceny za pomoc, którą im oferował, bo nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. No a jaka była cena? Otóż w Nuln przebywał elektor z Tirlandu, książę Albrecht Haupt Andersen, który rezydował w Pałacu Zimowym. Oczywiście był zgnuśniały, tak jak wszyscy, w Nuln pod wpływem działania Morslipa. Manfred powiedziałby bohaterom, że jeśli książę podpisze dokument, na mocy którego zrzeka się prawa do hrabstwa Sylwanii na rzecz Manfreda von Karsteina i jego rodu, a kompetentni i bezstronni świadkowie,
czyli bohaterowie graczy, swoim podpisem na tym dokumencie potwierdzą fakt, że książę złożył ten podpis będąc w pełni władz umysłowych, w podzięce za pomoc Wankersteinu w walce z chaosem, on sam i jego słudzy będą do dyspozycji. Z racji tego, że przerwanie rytuału spowodowało zniknięcie z nieboskłonu Morsliwa i ustanie apatii mieszkańców Nuln, Manfred się zorientował, że z 200 nieumarłymi nie podbije całego Nuln, zwłaszcza, że obecni i poprzedni bohaterowie graczy na pewno nie będą chcieli mu na to pozwolić, a miał okazję na własne oczy przekonać się, do czego są zdolni. Zatem opuścił Nuln i wrócił do Sylwanii. Bohaterowie graczy mu nie przeszkadzali, bo z kolei oni też nie czuli się na siłach, aby poranieni atakować Manfreda w takiej świcie. Co do dalszych losów bohaterów. Reckenbach powrócił do Karak-Norn z kłem olbrzyma, ciałem brata i jego runicznym toporem. Nazwisko Virgilson zostało oczyszczone. Reckenbach odnalazł wreszcie swoje miejsce na świecie. Gustav został przywołany do Aldorfu, gdzie po zdaniu raportu został odesłany z powrotem do Averlandu, aby objąć rezydenturę Kolegium Cienia w Averheim i nadzór oraz kierownictwo nad wszystkimi magistrami i uczniami Kolegium Cienia w Averlandzie. Jego zadaniem miało być usunięcie księcia elektora Averlandu, Dietera von Heine, wywołanie tam wewnętrznych walk o tron książęcy i przygotowanie gruntu pod inwazję wojsk Imperium na zbuntowany Averland. Hazut powrócił do Sylwanii z Manfredem von Karsteinem. Objął dowództwo w garnizonie w Leichebergu jako najbardziej wysuniętym na zachód mieście Sylwanii. Jego dalszy los pozostaje jednak nieznany. Klaus wrócił do Averlandu, gdzie rozpoczął służbę cechowi jubilerów jako szpieg. Wkrótce później został wysłany z misją uzyskania koncesji dla cechu jubilerów na wydobywanie szafirów w jednym z księstw granicznych Hackendorfie. Do tego zadania otrzymał stosowny budżet i miał dobrać sobie odpowiednich ludzi. Podobno stał się bardzo wpływową osobą w tym księstwie granicznym. Tytus zdał listowną relację z wydarzeń w Nuln Orłowi Północy, czyli przywódcy zakonu Myrmidii na całe Imperium. Na rozkaz Orła Północy pozostał przez pewien czas w Nuln jako główny kapłan świątynny, który zaprowadzał porządek w mieście, nakładał kontrybucje na niziołków w Nuln za to, że z własnej inicjatywy nie pomogli ludziom, kiedy na niebie pojawił się Morslip, tylko jeszcze ich okradali. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczył na wzmocnienie walorów obronnych Nuln. Następnie został wysłany na północ, gdzie powierzono mu dowództwo nad elitarną jednostką zakonu, która miała wziąć udział w szturmie na mosiężną twierdzę, ale to temat na zupełnie inną przygodę. No i to już wszystko. Dzięki, że byliście ze mną przez ten czas i słuchaliście bądź oglądaliście tę kronikę kampanii. Nagrania z tej serii nie będą już kontynuowane, no bo nie cieszą się dużą popularnością, a wymagają sporo pracy przy montażu. Nie martwcie się jednak. Będziecie mogli mnie obejrzeć lub posłyszeć na innych nagraniach, w tym prawdopodobnie już niedługo na nagraniach sesji, które będę prowadził na kanale. Zatem do usłyszenia lub zobaczenia. Cześć!